Kontynuujemy obecnie serię zwaną Wszechmocna Krew. A lekcja numer 5 to Pod ochroną krwi. Nasz tekst pisma to Łukasz 10, wiersze 19 i 20. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. A teraz przejdziemy do Objawienia 12:11. A oni zwyciężyli go, to znaczy diabła, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Omawialiśmy już dokonania krwi, jej cel i stwierdziliśmy, że pierwszą czynnością krwi jest oczyszczenie ciała. Widzieliśmy inteligencję krwi, jak karmi ona każdą komórkę ciała i jak reguluje temperaturę ciała. Wszystko to czyni krew, kiedy przepływa przez nasze fizyczne ciało. Zauważyliśmy, że to, co jest prawdą w świecie fizycznym, również jest prawdą w świecie duchowym. W tej lekcji pod tytułem Pod ochroną krwi zobaczymy, jaką naturalną ochroną fizycznego ciała jest krew. Gorączka u pacjenta mówi lekarzowi, że ciało walczy z infekcją, która gdzieś się pojawiła. Kiedy dokonuje się transfuzji, pożądane jest, by pacjent miał temperaturę w granicach 39 stopni. To oznacza, że krew będzie zwalczać wszelkie obce elementy w krwi, która jest dawana właśnie pacjentowi. W krwi są pewne elementy, które zwalczają wszelkie mikroorganizmy, wirusy i bakterie, które atakują nasze ciało. W przeciwnym wypadku byśmy umarli. Ta wojna nieustannie trwa. Nasze ciało jest atakowane przez wirusy i drobnoustroje, nieustannie. Jeżeli się skaleczysz, od razu pojawią się miliony drobnoustrojów. Wtedy krew przepływa przez ranę i zaczyna się walka z obcą inwazją. Tak samo krew Jezusa jest ochroną dla ciała duchowego. Krew Jezusa jest naszą ochroną, naszą tarczą i naszym zabezpieczeniem. Ta krew powstanie przeciw duchowej chorobie, która w innym przypadku by nas zniszczyła. Ta krew jest naszym przykryciem przed sztormem. Czytaliśmy o tym w Łukasza 10:19. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Ta moc jest w krwi Chrystusa. Moc Ducha Świętego i krew stają się jedno w tym działaniu. Nasza pokuta i czynienie tego, co jest właściwe, oczyszcza kanały, przez które krew może przepływać i czynić to, co jest jej zadaniem przez cały czas. Będą jednak ataki. Będziemy mieli sprzeciwy. Jednak jeżeli pozostaniemy we właściwej relacji, jeżeli chodzimy w światłości, krew nas ochroni i zachowa. Objawienie 12:11 powiada: a oni zwyciężyli go, czyli diabła, przez krew baranka. Krew jest naszą najpewniejszą ochroną. Po pierwsze, ona daje fundament,
Ona zabezpiecza fundament. Kiedy rodzimy się na nowo, zaczynamy społeczność z Bogiem. Jesteśmy w Chrystusie, a to oznacza, że Chrystus nas otacza. To jest fundament zapewniony przez krew Jezusa. Wy i ja nie mielibyśmy prawa tu być, gdyby nie Golgota i gdyby nie krew. W każdym z was w tej klasie jest na tyle grzechu, byście trafili do grobu bez Chrystusa. Dzięki Bogu za krew. Krew zabezpiecza nam ten fundament. Daje nam pewność i w tym punkcie mamy przewagę nad nieprzyjacielem. Czytałem o tym, że kobra jest jednym z najbardziej jadowitych węży. Przez całe wieki jej ukąszenie równało się ze śmiercią. Człowiek ukąszony przez kobrę nie miał nadziei. Umierał w ciągu kilku godzin. W Indiach, gdzie ten wąż występuje bardzo często, rząd odkrył, że pewna rasa koni belgijskich jest odporna na ukąszenia kobry. Kobra może ukąsić takiego konia i to mu nie szkodzi. Odkryli, że jeżeli pozwolą, by kobra kąsała tego konia, jego krew wytworzy surowicę, która podana potem człowiekowi może go uodpornić na ukąszenia tego węża. Nie muszę wam przypominać, że wąż o wiele bardziej jadowity niż kobra ukąsił rasę ludzką. Przez grzech jednego człowieka wszyscy staliśmy się grzesznikami. Biblia nazywa diabła wężem. Ukąszenie przez tego starego węża, diabła, sprowadziło śmierć na całą ludzkość. Śmierć panowała przez tysiące lat. Tak mówi Biblia. Śmierć panowała i rządziła. Dlaczego? Bo nie było antidotum. W żyłach była trucizna i wszyscy musieli umierać. 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię ktoś, kto był odporny na ukąszenie tego węża. On nie znał grzechu. By zbawić rodzinę ludzką od śmierci, ten święty, Jezus, dobrowolnie pozwolił, by ten wąż go ukąsił. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem. Pozwalając, by ten wąż go ukąsił, Jezus wziął na siebie moje i wasze grzechy. Jezus jakby powiedział do szatana: przypisz mi wszystkie grzechy całego świata, a ja w mojej śmierci pokonam śmierć. Moja krew stanie się antidotum i chociaż jest napisane, że dusza, która grzeszy, umrze, to dusza, która przyjmie antidotum mojej krwi, będzie żyć. Wszyscy stali się grzesznikami, ale Jezus powiedział, że ci, którzy przyjmą antidotum Jego krwi, będą żyć. Jest źródło krwi, które wypływa z żył Emanuela. Ta krew jest uzdrowieniem. Jedynym uzdrowieniem na śmiertelny trąd grzechu. Nie jest to jakieś tanie, opatentowane lekarstwo. To jest uzdrowienie wieczne. Świętość krwi Jezusa neutralizuje grzech i uodparnia grzesznika. Grzesznicy zanurzeni w tym strumieniu tracą wszystkie plamy win. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Inną cechą krwi jest to,
że obmywa każdą komórkę we właściwej jej atmosferze. Działanie obmywające krwi tworzy odpowiednią atmosferę. I również utrzymywana jest właściwa relacja między komórkami, tworząc harmonię w ciele Chrystusa. Mamy tak zwaną ekumenię, która zrodziła się w piekle, bo nazywa wszystko Kościołem. Rozlega się wołanie o jedność, jedność kosztem czystej doktryny i kosztem prawdy. My w Kościele również wołamy o jedność i harmonię, ale tylko krew może spowodować tę jedność. Tak jak krew obmywa każdą komórkę i tworzy harmonię między komórkami, tak i w sensie duchowym, jeżeli każdy członek ciała Chrystusa jest obmyty w krwi Chrystusa i jeżeli chodzimy w światłości, powstaje właściwa jedność i harmonia w duchowym ciele. Jeżeli w ciele fizycznym zachwiany jest metabolizm równowagi, dzieją się dziwne rzeczy. Zaczynamy chorować, stajemy się nerwowi, jesteśmy rozdrażnieni. Nie zgadzamy się z innymi, ponieważ system nie ma równowagi. Jeżeli przywrócimy równowagę, to sama krew przywróci pokój i harmonię naszej istoty. Jeżeli świadomie grzeszymy, pozwalając, by był między nami gniew i gorycz, to krew Chrystusa nie może utrzymać harmonii między nami. Wszyscy jesteśmy członkami tego szczególnego ciała. Kiedy nie chodzimy w światłości wiary i posłuszeństwa, wyrasta korzeń goryczy i wielu jest skażonych. Jeśli jednak wyznajemy nasz grzech, krew zmyje ten grzech i w ciele zostanie przywrócona harmonia. Kiedy przez wyznanie i pokutę oczyścimy drogę przepływu krwi, jarzmo nieprzyjaciela zostanie złamane. W Psalmie 133, wersety 1-3 czytamy: O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ta jedność z Psalmu 133 jest możliwa jedynie przez nieograniczony, ciągły przepływ krwi Jezusa przez ciało. Kiedy każdy członek jest obmyty w tej krwi, znika zazdrość, obmowy, szemranie, urazy i drażliwe uczucia. W rzeczywistości, kiedy pozwolimy, by krew przepływała i obmywała każdego członka, znika wszystko, co nas oddzielało. Jeżeli chodzimy w światłości, a krew oczyszcza nas od grzechu i złego nastawienia, wtedy widzimy jedni drugich w doskonałości Chrystusa i wszystko, co złe, zaczyna znikać. Kiedy chodzimy w światłości, atmosfera nigdy się nie zmienia, gdyż ta krew przepływa przez ciało co 45-50 sekund. Geografia nie ma tu nic wspólnego z naszym nastawieniem. Bez względu na to, czy jesteśmy w domu, w kościele, w pracy lub bawimy się, krew utrzyma tą samą atmosferę w stosunku do niezbawionych, do rzeczy z tego świata, uczynków ciała, uczynków diabelskich i w stosunku do tego, co sprawiedliwe i święte, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Z natury możemy być inni, a nasze pomysły, wykształcenie i talenty mogą być zupełnie różne, ale krew zniweluje wszelkie różnice. Jeżeli chodzimy w światłości i posłuszeństwie Bogu,
będziemy mieli społeczność jedni z drugimi, pomimo różnic osobowości. W Jana 13:35 czytamy: Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W 5 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze o miłości Bożej, rozlanej w naszych sercach przez Ducha Świętego. Jeżeli pokój, miłość i społeczność w krwi Chrystusa są widoczne wśród nas, ludzie z zewnątrz to poznają. Cokolwiek ta krew chce usunąć, musimy jej pozwolić i nic nie może być nietykalne. Jeżeli krew chce coś usunąć, musimy to puścić, gdyż jeżeli to zatrzymamy, to nas zanieczyści, skazi i wreszcie zniszczy. Kiedy następuje przekonanie o grzechu, to jest dzieło krwi i życia. Nie wahaj się, wyznaj to, pokutuj i pozwól, by krew dokonała swojego doskonałego dzieła. Czytałem, że najokrutniejszą ze wszystkich śmierci jest śmierć z powodu krwotoku. Medycyna mówi, że nie ma gorszej śmierci niż z powodu upływu krwi. Kiedy tracimy krew, każda komórka zaczyna walczyć z innymi komórkami. Bez krwi i dopływu tlenu następuje pewna śmierć. Kiedy następuje utrata krwi, nie ma też tlenu i komórki spragnione krwi i głodne tlenu zaczynają zwracać się przeciw sobie. Cały system jest w konwulsjach, ponieważ komórki zaczynają wojnę o resztki tlenu. I lekarze mówią, że jest to ból trudny do opisania. W sensie duchowym jest to podwójnie prawdą. Słowa nie potrafią opisać horroru duszy umierającej bez krwi Jezusa. Kiedy dusza jest głodna Boga i nie może Go znaleźć, to jest piekło. Kiedy dusza fizyczna umiera bez Boga, jest to również piekło. I to piekło wieczne. Człowiek nie musi umierać z powodu duchowego krwotoku, ani z powodu duchowego głodu. Ratunkiem na fizyczny krwotok jest transfuzja krwi. Podobnie ratunkiem na duchowy krwotok jest transfuzja krwi. Krew Chrystusa zapobiegnie cierpieniom i torturom duszy, która jest zgubiona i która ginie każdego dnia. Krew Chrystusa jest antidotum. Jest to Boża odpowiedź na wszystko. W Hebrajczyków 10:19 czytamy: Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Niech Bóg to uczyni realnym dla naszych serc.